Izrael szykuje się do podawania czwartej dawki. Izrael, 10 tysięcy nowych zakażeń. Kraj przygotowuje szczepionki na czwartą dawkę. Ministerstwo Zdrowia Izraela poinformowało w sobotę o ponad 10 tysięcy nowych przypadków zakażeń COVID-19. Zazwyczaj liczba ta pod koniec tygodnia się zmniejsza. W związku z tym kraj gromadzi szczepionki na czwartą dawkę. Nie wiemy, co się stanie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego w ciągu 6 miesięcy i trzecia dawka będzie działać dłużej, powiedział dyrektor w izraelskim Ministerstwie Zdrowia Nachman Nasch w wywiadzie dla Radia 103 FM. Izrael, niegdyś lider w światowym wyścigu w walce z COVID-19, stał się na początku września krajem z najwyższym wskaźnikiem infekcji na mieszkańca, podał Johns Hopkins University w Baltimore. Obecnie w szpitalach w poważnym stanie znajduje się 697 pacjentów. Od początku pandemii zmarło tu na COVID-19 7338 osób. W sobotę wykryto 10084 nowe przypadki zakażeń, choć zazwyczaj liczba ta pod koniec tygodnia się zmniejsza. Z przeprowadzonych w sobotę 155871 testów wynika, że zakażonych jest 6,6% badanych osób. Profesor Andrzej Fal skomentował w sobotnim programie Gość Wydarzeń decyzję Izraela o szczepieniu trzecią dawką preparatów. Z tamtego państwa płyną też informacje o możliwej czwartej dawce. W Izraelu zareagowano na wyraz nerwowo. Być może miało to nie tylko medyczne argumenty to uzasadniły, ale też położenie geograficzne, RET. W sprawie czwartej dawki nie rozniecajmy niepotrzebnych dyskusji, gdy skutecznie zaszczepiło się w Polsce 53% populacji i mamy problem z przekonaniem do trzeciej dawki, podsumował.